Mając podany wzór ogólny ciągu AN, wyznacz wyraz AN plus pierwszy podanego ciągu. Na początek przepiszę podpunkt A. I teraz mam znaleźć taki wyraz. To znaczy, że miejsce N mam zastąpić N plus 1. Każdego N, którego znajdę, czyli również tego tu, muszę tak. Nie mogę zostawić w ten sposób, bo będzie to błąd, dlatego że to jest 1 jedenasta razy N. A N się teraz nazywa jakby N plus 1, czyli to musi być w nawiasie. I teraz wykonam dalej. Pomnożę tą 1 jedenastą razy cały nawias, czyli razy N i razy 1. I dopiero teraz to będzie koniec, jeśli chodzi o podpunkt A. No to wykonam podpunkt B. Również przepiszę i dokładnie tak samo miejsce N każdego, który znajdę, zastępuje N plus 1. Czyli dziewiątkę przepisuję, dwójkę przepisuję i nie mogę, pamiętajcie, zostawić w ten sposób. Musi tu być nawias. Czyli AN plus 1 jest równe 9, odjąć i tę dwójkę przemnażam przez cały nawias. Czyli to jest minus 2N minus 2. No to oczywiście redukuję te wyrazy. Minus 2N przepiszę, a 9 minus 2 to po prostu 7. I to jest koniec tego podpunktu. Podpunkt C. W podpunkcie C dokładnie tak samo. Na początek przepiszemy, a następnie pod każdego N, czyli i tego, i tego, i tego, podstawię N plus 1. Pamiętamy, w nawiasie. Widzicie? Zastępuję N. N plus 1. Wszystko inne jest identyczne. No i teraz wykonam po prostu działania. 4 razy N to 4N. 4 razy 1 to 4. Odjąć 3 i mianownik 2 razy N to 2N. 2 razy 1 to 2 i plus 6. Mogę dalej tą wykonać, czyli 4N, 4 minus 3. To po prostu plus 1 i na dole w mianowniku 2n plus 8. I to jest koniec, jeśli chodzi o ten przykład. Teraz usunę wszystko z tablicy, żeby wykonać kolejne przykłady. Usunęłam i teraz przepisuję podpunkt D. I również wykonuję identycznie, czyli miejsce wszystkich n-ów zastępuję n plus 1, czyli podstawiam n plus 1. Pamiętam, wykonuję to w nawiasie. Tutaj jest taka sytuacja, że mamy kwadrat za nawiasem. To oznacza wzór skróconego mnożenia. Przypomnę, jak wygląda taki wzór. I teraz musimy z niego skorzystać. Skorzystam tutaj na razie właśnie na boczku. Czyli pierwszy do kwadratu, a więc n do kwadratu. 2 razy pierwszy, czyli razy n i razy 1 plus 1 do kwadratu. Obliczę n kwadrat plus 2n plus 1. I teraz mogę tu wrócić i już miejsce tego nawiasu wpisać. N kwadrat plus 2n plus 1, a tu wymnożyć minus 3 razy n to minus 3n, minus 3 razy 1 to po prostu minus 3. Dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli n kwadrat jest sam, 2n odjąć 3n to minus n i plus 1 minus 3 to po prostu minus 2. I to jest koniec podpunktu D. Teraz wykonam podpunkt E, ale żeby to zrobić, usunę wszystko z tablicy, żeby było więcej miejsca. Wykonujemy podpunkt E, czyli ponownie przepiszę i w miejsce n-ów wstawię n plus 1. Pamiętamy, wszystkich n-ów, które znajdziemy, nie jakiegoś jednego wybranego, tylko wszystkich, popatrzmy.
Minus 7 przepisane, kwadracik za nawiasem przepisany, minus 1 przepisana, minus 5 przepisana, minus 7 ponownie przepisana i teraz n plus 1 do kwadratu. Nie możemy nic ominąć. I znów ten sam wzór. A my już z niego korzystaliśmy. Czyli go tu po prostu przepiszę. Bo wiemy, że to jest tyle. A więc mamy tak, minus 7 i już miejsce tego nawiasu to jest właśnie ten wzór skróconego mnożenia. Wszystko przepisuję, tylko miejsce, gdzie był wzór, już go wykonuję i podstawiam ten, który wykonałam. I teraz minus 7 przez cały ten nawias, czyli minus 7 razy n kwadrat, to minus 7n kwadrat. Minus 7 razy 2n to minus 14n. Minus 7 razy 1 to minus 7. I jeszcze ta minus 1 na końcu. Przez nią nie mnożymy, bo to jest już poza nawiasem. Minus 5 przepisana. I teraz mnożymy również. Minus 7 razy n to minus 7n kwadrat. Minus 7 razy 2n to minus 14n. I minus 7 razy 1 to minus 7. I teraz broń Panie Boże, żeby komuś z Was przyszło do głowy, czy tu skrócić, czy tu skrócić. Broń Boże, nie skracamy przy dodawaniu, odejmowaniu, skracać nie wolno. A więc tu nie wolno Wam skrócić ani tego nawiasu, ani tu tego nawiasu, czy tej siódemki z tą siódemką. Przy odejmowaniu, dodawaniu nie skracamy. No i teraz po prostu redukujemy wyrazy podobne. Minus 7n kwadrat, minus 14n, minus 8, a mianownik to minus 7n kwadrat. Ustawiam od najwyższej potęgi do najniższej. Minus 14n, minus 12, bo minus 5 i minus 7 to minus 12. Również nie skracam. Nie wolno skracać, gdy jest dodawanie bądź odejmowanie. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.